Siemano, tak jak mówiłem ostatnio, będę takie fragmenty wstawiał. Rozebrałem sobie Krzysia MRF-e. Dobra akcja tu wyszła, bo jak się odkręci w śrubkę, to paliwo leci. Także chyba jest dziura. No i co? Kopciła, no kopciła, bo co? Przytarty jest trochę tłoczek. Czy będzie widać. I cylinder tak samo. Może wam wstawię zdjęcia. Bo nie wiem, czy się dojrzy, może do światła się dojrzy, coś tam na kamerce. Są ryski. No i co? I zaworki szczelność trzymają. Także i tak to będę rozbierał, powyciągam zawory za chwilę i zobaczymy, jak one tam wyglądają od środka, ale bo będą i tak uszczelniacze zaworowe nowe, bo kopciła. Także tu będzie wszystko wyczyszczone ładnie. Teraz sobie wezmę, pomyję wszystko i później tą głowicę rozbiorę, tak żeby tam jakiś brudów nie było większych. Na razie opłukam, a później będę działał dalej. I co więcej, no tak to wygląda, no nic tu więcej nie ma do dodania, bo mały silniczek, prosty łańcuch, ok, moim zdaniem. Ona ma mało co nalotu, ta MRF-a, nie wiem ile może mieć. On ją nową kupił. Tylko trochę za ostro, jak na nowy sprzęt i... No i tu złapało po cylindrze dosyć. Także co, ja sobie działam dalej. No i za chwilę się widzimy. Jak tam na przykład... Nie wiem, ja tą głowicę chyba rozbiorę. No i jak to wygląda? Głowicę sobie rozebrałem. Wajek, tak jak mówię, będziemy i tak zmieniać, bo chciał ten sportowy. Zaworki doczyszczone ładnie z nagaru. Zaworki ładne są, nie ma co zmieniać, proste. Dotrzemy tylko oczywiście później uszczelniacze, no to standardowo zaworowe. I co więcej? O, Tedik przyszedł, siemka. Co więcej? Tyle, no korba, nie wiem, jeszcze pogadam z Krzysiem, ale przypuszczam, że zostawimy, bo też tu sobie przepolerowałem to miejsce, gdzie stworzeń przychodzi, bo też tam było takie lekko złapane. Ale przepolerowałem, jest ładne. Także chyba nie ma co kombinować za dużo. Złożymy tak, jakby jak mi to wszystko przyjdzie, to sobie poskładam i wtedy zobaczymy. Ewentualnie może coś jeszcze tam dogram. Także na razie co, trzeba iść zamawiać części. Przyszły części, mamy tłoka. Kurde, to jest tłok. Mamy tłoka, mamy pierścionki, stworznia, zabezpieczenia. A i tu jest ten wałek sportowy, tam tuningowy, sprężyny. No i kółko jest do niego inne, widzę, że to rozrządu koło. Także co, także ja sobie złożę głowicę na razie, bo już sobie ją, zaworki sobie dotarłem fajnie, także można składać głowicę i co jeszcze? O no, te uszczelniacze pozakładam, wszystko jak trzeba, później tłoka. Nie będę pokazywał, bo tam już nagrywałem nieraz takie rzeczy. Także co, działamy dalej z MRF-ą. Najwyżej nagram jakieś odpalenie. O, jeszcze uszczelki kupiłem. Cyk, cylinderek siedzi. Cylinderek jednak nowy wpadł, bo no ten już miał takie rysy. Przehonowałem to, ale to pod paznokciem czuć. Wiadomo, mógłby dalej to honować, ale no trochę bez sensu, bo no nie będzie to tak jak trzeba, a tu już tłoka pod wymiar nie dobierzemy. Więc co, więc no nie ma sensu kombinować. Krzysiu chce, żeby to jeździło jakoś. Także nowy cylinder. I co, składam sobie dalej. I tu mam jeszcze KTM-a rozebranego, ale to go sobie w innym odcinku zrobimy. Tylko powiem, bo tam góra silnika, głowica, części mi przyszły. Części oczywiście od Speed Factory MX. Dobre cenki, praktycznie na drugi dzień miałem. Jeszcze sobie dodamy filmik, jak tam mierzyłem i honowałem. Może coś tam wrzucę, świeca, zestaw uszczelek na górę, uszczelniacze zaworowe. Także głowicę będzie można sobie spiąć, ale to sobie będę działał w innym czasie, bo na razie składam MRF-ę, żeby już ją oddać, a później działamy dalej. I co z MRF-y? Nowe te
Moment, moment, założę sobie kamerkę na łeb. W MRF-ie mamy zawory już założone, wałek ten sportowy siedzi. Tu jest stary wałek, żeby nie było, że stary włożyła, skasował, nie? I co? Na tym stanęło, bo niestety musiałem dokupić jeszcze te popychacze. Bo z nimi wyszedł taki temat, że zobaczcie, jak wytarty ten jeden. Tu to normalnie dziura jest. Zresztą ten drugi też już nie. No nie, ten drugi, tylko ten jest taki, kurna, tu ma taki wżerasz. Wstawię fotkę, jak coś. No i dobra, ja sobie składam. W przyspieszonym tempie i ciekawe, czy odpali. Jeszcze olej będzie trzeba zlać i wlać nowy, także jeszcze jest trochę roboty, tak. Więc takie urywki powrzucam. Działam. Okazało się, że jest pompka oleju zatarta. Tu jest ten bok rozebrany. Cylinder tłok już siedzi nowy, jeszcze nie była odpalana. Ściągnęliśmy jeszcze ze szwagrem ten boczek. Okazało się, że pompka oleju jest przytarta dosłownie. I albo tam bez oleju chodziła, albo no jakieś tam się coś tam się dostało. I po prostu, o, zobaczcie, kręci. I tu staje. Bardzo ciężko przepchnąć. Idzie. O, i tu już nie idzie nią ruszyć. Trzeba się postarać, także... Może to tam szło, ale no, mieliło na pewno. Ciężko idzie, bardzo ciężko. Ja już ją rozbierałem. No i tam też wam fotki powstawiam, jak to tam wyglądała ona, bo no, nie ciekawie. Także to złożyłem, bo cały taki element przyjdzie
chyba 50 zł zamówiłem i złożymy to, wrzucimy tą pompę oleju i dopiero będziemy sobie palić, także co, widzimy się za jakiś czas.